Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Projekt Aho. Bardzo ciekawie wyglądająca, zapowiadająca się modyfikacja, do której zostaliśmy wciągnięci siłą. I jakoś musimy się z niej wydostać, tylko czy chcemy, patrząc na takie piękne widoki. I'm not so sure. Idziemy rozejrzeć się dalej po tej mieścinie. Jesteś kowalem czy nie? Jak śmiesz? Jestem królową. Królowa ma dość twoich głupich pytań. On jest chyba nienormalny. Kto kupuje od ciebie broń? Najemnicy, Redoranowie z Morrowind, Redoranowie z Solstheim. Twój móżdżek chyba dostał już dość informacji, żeby się połapać. Jakie w ogóle chamy? I pytanie kibicowskie, standardowe. Jesteś za Gromowładnymi czy za Legionem? Jestem przede wszystkim za moim rodem. Bratobójcza wojna o mamuty i bloki lodu mnie nie dotyczy. Okej, ma sens. Dlaczego targowałeś się o mnie na aukcji? Było potrzebny mi wach do pracy w kuźni. Mój syn Merano zupełnie wymknął mi się spod kontroli. Trzeba go zastąpić niewolnikiem. Ham. Czy Sadrid Kegran zamieszkują wyłącznie Dunmerowie? Tak, no nie licząc Szaglaka, orka. Nie pytaj mnie, nie wiem o co w tym chodzi. A twój kolega? Jesteś za Gromowładnymi czy za Legionem? Nie słyszałem ani o jednym, ani o drugim. Czy to jeszcze jedni skłóceni wioskowi pijacy, którzy nadali się sobie zbyt poważne nazwy? Co możesz mi powiedzieć o Sadrid Kegran? Niezwykłe miejsce, czas zdaje się tu nie płynąć. Spójrz na przykład na Bralysa, wiesz lub nie, ma 300 lat, a wciąż wygląda młodo. Nie pamiętam jak się tu znalazłem, ale nie opuszczę Sadrid Kegran, tego jestem pewien. Co tam się dzieje? Jakaś walka. Co tam się dzieje? Czy zdarzyło ci się usłyszeć o ataku smoków? Ojciec Aryni wspomniał o tym, ale nigdy nie widziałem żadnych z tych bestii. Słyszałem, że wyglądają jak olbrzymie orły z końskimi ciałami. A może to nie było o smokach? Myślałem, że to walka, ale oni chyba ćwiczą. Mogę się... A co się stanie, jak wejdę pomiędzy? Potrzebujesz czegoś? Jak można żyć pod ziemią? Dość łatwo, wielki pięć w centrum miasta to grzyb, który nazywamy Tel And. Posiada swego rodzaju magiczne właściwości, a także doskonale filtruje powietrze. Ród Sendu skupia myśliwych, którzy zbierają żywność na zewnątrz. Andavelowie są rolnikami, pracują na dwemerskiej farmie. Dzięki temu wszystkiemu żyjemy niezależnie od świata zewnętrznego. Żyjesz samotnie? Moja żona to Lysia, zmarła 15 lat temu. Dobra, już jestem, sorki. Byliśmy w trakcie rozmowy z typkiem, ale po las. Popatrzmy, z kim jeszcze możemy pogadać. Ty jeszcze. Nie skończyliśmy gadać, słuchaj. Ty też zajmujesz się dwemerami? Ja już od dawna nie, jestem rajcą. W imieniu rodu Telvanni zarządzam sprawami miasta i reprezentuję jego interesy w Skyrim. Powiedz mi coś o Sadrid Kegran. Miasto odkryto w schyłkowych latach trzeciej ery. Należałem do ekspedycji zajmującym się badaniem dwemerskich miast w Skyrim. Odkryliśmy wejście do Bghalzarf dzięki czystemu łudowi szczęścia. Chcieliśmy tu zostać tylko na chwilę, ale wówczas doszło do kryzysu otchłani, a później nastał czerwony rok chyba. Powrót do Morrowind nie wchodził już w grę, zatem założyliśmy tu osadę. Ciekawa historia. Nie wkurzają was ciekawscy niewolnicy? No za bardzo. Okej. Tu już chyba próbowałem się wcisnąć. Wow. Wow! To sam robisz wszystko? Wow, mogę ci przerwać? Czy mogę ci w czymś pomóc? W czym niby ktoś taki jak ty mógłby mi pomóc, ale właściwie miałabym dla ciebie zadanie. Zdarzyło ci się kiedyś słyszeć o telwańskim pachnidle z owadów?
To bardzo rzadkie i drogie perfumy, wysoko cenione w całym cesarstwie. Ich zapach pociąga nawet barbarzyńców. Bo ogólnie pociąga ich zapach gówna. Niedawno wpadłem na pomysł, by przygotować je samodzielnie, dlatego potrzebne są mi gruczoły zapachowe owadów z pastwisk. Szaglakowi jakimś cudem udało się kilka zdobyć. Chciałabym, aby ktoś je dla mnie odebrał. Chętnie zapłacę, pomożesz mi? No problem. W porządku. Dziękuję, może nawet nagrodzę cię odrobiną perfum. Czemu nie? Od jak dawna mieszkasz w Sadrid Kegran? Od dnia jego założenia. Mieszkałam niegdyś w Telmora. A nim się obejrzałam, dołączyłam do ekspedycji Seltriego. Wówczas odkryliśmy to miejsce. Co za dziwne rośliny rosną dookoła. W sercu miasta, tam gdzie znajduje się komnata rady, możesz ujrzeć Tel And, główny grzyb. Jego magia nie tylko znacznie przedłuża nasze żywoty, ale też powoduje cudowne mutacje roślin. Wow! Kraj na ziemi, pod ziemią raczej. Niektóre z nich sprowadzono tu z czarnej przystani, inne wyrosły samoistnie. A ciekawy pomysł na to, że grzyb przedłuża życie na zasadzie, wiecie, jak mamy rośliny u nas normalnie, drzewa, które produkują tlen dla nas, dzięki którym jesteśmy zdrowsi, jeżeli są w okolicy, tak? I tutaj takie magiczne właściwości wręcz grzyba. Co możesz mi powiedzieć o Sadrid Kegran? Erver Milo może zapoznać się z historią miasta. Z radością opowie ci o wszystkim. Ja mogę tylko powiedzieć, że to magiczne miejsce, nie opuszczaj go. Dzięki. Faktycznie, wygląda świetnie. Nawet co masz na sprzedaż? Bogaty wybór zbroi i broni dla prawdziwych wojowników. Problem w tym, że straciłem moje rzeczy. Wiesz? No nie masz nic, kurde, dobrego w porównaniu z tym, co ja miałem. Gdybym miał, to bym ci opchnął moje. Czemu mieszkasz w gospodzie? Ja i moja żona Zarona przyjechaliśmy tu niedawno z Wichrowego Tronu. Wciąż oczekujemy na pozwolenie na własny dom od Rady. Okay. W chuj tych listów, nie? Drogi Valenie Rendo, informuję, iż pancerz mojego agenta stał się niestabilny. Zachęcam do dokonania jak najszybszych napraw. Zależy od tego nie tylko bezpieczeństwo jednej osoby, ale i całego miasta. E.M. Valenie, chodźmy do Dalosa jutro w nocy. Wezwę Szaglaka. Usiądziemy razem i pogadamy. Brales. W sumie to mogę zajmować, kurde, jakiś topór na przykład, nie? Nie pamiętam, jak to działało tutaj, czy jak będę sobie z nim chodził, to mnie przyłapią. Galsa, nie możesz nas winić, że jeden z parzydłaków zachorował. Potrzebujemy twojej pomocy, Tadys. Dzikie elfy. Na pustkowiach prawie każdej prowincji Tamriel pojawiają się Aelleidzi, zwani powszechnie dzikimi elfami, wywodzący się pod względem filozofii, jeśli nie dosłownie, od pierwotnych mieszkańców tych terenów. Podczas gdy trzy elfie rasy, Altmerowie, elfy wysokiego rodu, Bosmerowie, leśne elfy i Dumerowie, mroczne elfy, przystosowały się dobrze do nowych kultur Tamriel. Aelleidzi i ich bracia trzymają się z dala od naszej cywilizacji, woląc praktykować dawne obyczaje z dala od oczu świata. Dzikie elfy używają odmiany języka starocyrodialiańskiego. Stroniąc od języka Tamriel i oddzielając się od centrów cywilizacji na Tamriel, nawet bardziej niż najmniej zurbanizowani z ich elfich kuzynów. Z usposobienia są
ponuri i małomówni. Chociaż jest tak z punktu widzenia osób postronnych, czyli Pellani w ich języku, a w kręgu swych własnych plemion bez wątpienia zachowują się inaczej. Zaiste, jeden z najwspanialszych mędrców Uniwersytetu Gwilym był cywilizowanym Aileidą, Tiurhane Firre, którego opublikowane prace na temat dzikich elfów wskazują na tętniącą życiem kulturę. Firre to jeden z naprawdę niewielu Aileidów, który swobodnie wypowiadał się na temat swojego ludu i religii i jak sam powiedział, natura aileidzkich plemion ma wiele odcieni. Ich osobowości różnią się często znacznie od sąsiednich plemion. Jak każda obca kultura, dzikie elfy są często przedmiotem obaw prostych mieszkańców Tamriel. Aileidzi nie przestają być jedną z największych zagadek kontynentu Tamriel. Rzadko w ogóle pojawiają się na stronicach kronik historycznych, a jeśli już, to są tylko dziwnym widokiem, który ukazuje się kronikarzowi, po czym znikają w lesie. Gdy od pospolitych legend oddzieli się to, co prawdopodobnie jest fikcją, nie pozostaje prawie nic. Dzieje Aileidów pozostają okryte tajemnicą od czasów przed pierwszą erą i mogą jeszcze pozostać w takim stanie przez wiele tysięcy lat. Aileidzi, czyli dzikie elfy. Tutaj mamy Dunmerów. Na dobrą sprawę to mógłbym zajmować sobie cały pancerz. Nie wiem jak to będzie. Ja nie wiem jak to się skończy, ale spróbuję. Co to jest? Chyba kamień. A nie, ukradłem jakąś flachę. Sorry. Transliteracja Dwemeris. Aż 800. Warta. You can't take that. You offended the folks of Sadrith Kegran with your crimes. Pay with gold or die. Kurwa, akurat wlazła do środka. Może uda nam się jakoś dojść do porozumienia. I will turn the other way from your sinful deeds. Dziękuję. Dziękuję, przyjacielu. Udało mi się Oj! To nie. You can't take that. Jak wlazło akurat, nie? Zapiszę. Cześć. Speak. Od jak dawna mieszkasz w Sadrith Kegran? Od kiedy mój mąż zaciągnął mnie na ekspedycję z czarownikami Telvanni. Mimo wszystko to miłe miejsce do życia. Good luck, Gam. Historia pary. Ej, dobra. Przypał. Cyk. Moje tłumienia muszę właśnie. Tam na górze jest, kurde. Elfia złocona zbroja. Fuck, wypadł. Chyba jest za... O! Myślałem, że jest za późno. Czy ja wyglądam na niewolnika? Siema. Któregoś dnia zostanę wielkim uczonym. Potrzebujesz pomocy? Pomocy? Jasne. Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł, by stworzyć broń z kory grzyba. Problem w tym, że nie wiem, czy to w ogóle możliwe wykorzystać korę w ten sposób. Nasza alchemiczka Tamina Elenil z pewnością będzie znała odpowiedź. Czy możesz ją o to zapytać? O czym ty mówisz? Wybacz mi mój pośpiech. W dawnych czasach magowie rodu Telvanni potrafili tworzyć zbroję i broń z kory grzybów. Wiedza ta została utracona. Domy, w których mieszkamy, to właściwie gałęzie Tel'ant. To surowy materiał, którego obróbki chciałbym się nauczyć. Czy możesz zapytać o to Taminę? Niech będzie, porozmawiam z nią. Bardzo dziękuję. Może nasze rody powinny być mniej srogie wobec przybyszów takich jak ty. Może.
Co to za znak na twoim czole? Mój sweet ojciec pomyślał, że jeśli pomaluję mi twarz, to będę chciał zostać w kuźni na cały dzień i uderzać jednym kawałkiem metalu o drugi. Wystarczy za odpowiedź? Okej. Okay. Czy zdarzyło ci się usłyszeć o ataku smoków? Smoków? One nie istnieją. Wybito je dawno temu i od tamtego czasu nie widziano ani jednego. Ty też jesteś uczonym? Dopiero się uczę. Mistrz Seltry zajmuje się moją edukacją. Któregoś dnia będę równie wielkim ekspertem od Dwemerów jak on. Czym się... Kolejne zadanko. Jeszcze sobie połazimy, zobaczymy. Co ja tu mogę wskórać w ogóle? Już nie pamiętam ich po imionach, nie? Więc mogę niechcący znowu zaczepiać te same osoby. Potrzebne mi gruczoły zapachowe jakichś owadów dla Taminy Eleniu. Masz na myśli tę maść cuchnącą jak mamucie łajno? Potrzeba było sporo wysiłku, by je zdobyć i jeszcze więcej cierpliwości, by nie wyrzucić go w drodze tutaj. Nie mam pojęcia, jak Tamina zamierza je wykorzystać. Chyba po to, by nas powytruwać. Więc gdzie te gruczoły? Wybacz, zostawiłem je. Rozejrzyj się na zewnątrz. Umieściłem je w klatce obok domu. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuję, jest, by wszystkie moje towary cuchnęły tym śmieciem. Pytanie brzmi, jakie zapachy lubi ork? Potrzebujesz pomocy? Chyba nie. Wiesz co? Może napijemy się w gospodzie. Z przyjemnością. To rozumiem, do dzieła. Czy to nie jest ten ork, który nas tutaj w ogóle sprowadził? Coś mi tu nie gra. Dobra, on poszedł. Wiecie, gdyby byli trochę może bardziej pozytywnie nastawieni, to może bym tego nie robił. Korzenie Nilu dla Andavelów, gruczoły wołowe dla Taminy, nowa farba dla Mindaby, prezent na urodziny Larisy, nowe napitki do gospody. Liścik od Taminy. Szaglaku, wybacz mi moją oschłość. W poprzednim liście naskoczyłam na ciebie, ponieważ pilnie potrzebuję tych gruczołów. Rozumiem jednak, że trudno jest je zdobyć. Wybacz, że cię niepokoję. Opowieść o stworzeniu orków. Sery Tamriel. Ja lubię sery, ale nie aż tak. Pancerz Haurusa. Tak patrzę, czego mi jeszcze brakuje. Butów i hełmu. Mam tu jakiś hełm. Mam tu jakieś buty. W ogóle nikt nie zauważy, nie? Spoko. Quick save. Piwnica. Ach, ten niewolnik. Okej, okay, widzę, że nic ciekawego chyba. Spoko. Pola do gospody, tutaj w skrzynce jest niby ta. Klatka jest pusta. Okej, okay, to od razu mu powiem w gospodzie.
Gospoda, powiadasz? Skąd kojarzę tę muzykę? Kurwa, utknąłem, nie. Nie. No. Wow. Świetliki, prowadźcie. Zdarzyło ci się trafić na zabawnego kraba błotnego i istny skarb, a więc jesteś łowczynią. Nie, ale ojciec pokazał mi, jak radzić sobie z bronią, potrafię o siebie zadbać. Zbyt wiele dla niego znaczy i nigdy nie bierze mnie ze sobą na polowania. Mój chłopak ma renduwyn, pomaga mu w takich rzeczach, ale szczerze mówiąc, ostatnio nie zwraca na mnie zbytniej uwagi. Nie otrzymuję dużo uwagi od niego ostatnio. Jakby nigdy nie był w humorze, by ze mną porozmawiać. Może zamienię z nim słowo, jaki w ogóle przyjaciel, niewolnik. Och, przestań, nie chcę cię wplątać w nasze problemy. Ale czemu? Ja lubię problemy. Po prostu postaw się w mojej sytuacji. Od czasu do czasu widzę, jak kobiety w mieście noszą nowy naszyjnik albo pierścień. Czasami nawet co dzień. Ja też chciałabym mieć coś ładnego. W zeszłym miesiącu ojciec podarował mi sztylet. Znowu. Valen tworzy je dla niego. Doszło do tego, że nie mam już miejsca na przechowywanie broni. Słabą wyobraźnię mam. Musiałem potajemnie zanosić je z powrotem do kowala, ale ojciec i tak znowu będzie wleczał mi w prezencie sztylety. Wydaje mi się, że Marenowi już na mnie nie zależy. Porozmawiam z Marenem i z twoim ojcem. Na pewno nie pokomplikuję wszystkiego w chuj. Naprawdę? Ciebie może posłuchają. W końcu jesteś niewolnikiem. Jeśli uda ci się porozmawiać z ojcem, zacznij od tego, że nigdy nie bierze mnie ze sobą na polowanie. Czemu nigdy nie bierzesz swojej córki na polowanie? Polujesz samotnie? Nie zawsze. W poprzednich latach brałem ze sobą Marena. Miły z niego chłopak. Moja córka też go lubi. A Ryni nie radzi sobie na łowach? Moja dziewczynka potrafi z odległości 300 kroków trafić w oko kota szablozębnego. Na otchłań. Potrafi strzelać lepiej ode mnie, ale nie powinna utrzymywać się z polowania. Dlaczego? Nie, polecimy od razu perswazję. Na pewno jest ku temu jakiś specjalny powód. Po prostu boję się o bezpieczeństwo mojej córki. Jej matka, moja droga Lynabi, zginęła w pazurach niedźwiedzia tylko dlatego, że zabrałem ją ze sobą na łowy. Nie udało mi się obronić żony przed dziką bestią. Nie mogę stracić również córki. Jest jedynym powodem, dla którego żyję. Ale zawsze staram się podarować jej coś interesującego i pożytecznego. Myślę, że złożę Varenowi wizytę. Poproszę go, by wykuł nowy sztylet dla mojej Areni. Myślę, że już jej wystarczy. Tak myślisz? A mnie się zdawało, że zawsze się z nich cieszy. Co więc powinienem jej podarować? Może jakąś biżuterię, pierścionek albo amulet? Niezły pomysł. Zrobię dla niej pierścień z kła olbrzymiego mamuta rudoogniastego. Mówię ci, drugiego takiego nie znajdziesz w całym Sadrid Kegran. Jeszcze z chłopakiem. Na razie się rozglądamy. W sumie to nie wiem, gdzie ta gospoda jest. No coś mi mówi, że mogę iść dobrze. Jeżeli chodzi o odkrywanie tego pięknego miasta. Ciąży na tobie klątwa amuletu. Kurwa, zginęłem? Możesz iść daleko pod warunkiem, że odzyskasz wolność, okej. Myślałem, że zginęłem, a mi zabrało magię całą i ten, tylko Jezu. (Głos)
Nie straszcie mnie takim zabieraniem nagłym pasków. Razira chce z tobą porozmawiać, Mutsera. Przecież tutaj się niewolnicy nie mogą mówić. To prawda, ale Razira to wyjątkowy przypadek, niezwykły i rzadki. Razira miał szczęście zatrzymać język. Tak jak tamten koleś, co mnie sprzedał, że ukradłem coś. Nie boisz się, że mogę wyjawić twój sekret innym? Nikt ci nie uwierzy, Razira żyje tu od 50 lat. Dobrze zatem, czego ode mnie chcesz? Razira jest kupcem, sprzedaje informacje. Razira chce zaproponować ci swoje usługi. A co takiego Razira może mi powiedzieć? Razira widzi wiele rzeczy, rzeczy, o których nikt nie mówi, o tutejszych mieszkańcach, o Sadrid Kegran. Za skromne 20 sztuk złota Razira powie ci coś ciekawego. Nie wiem, czy mam tyle. Bardzo dobrze. Dziękuję ci, Mutsera, nie pożarujesz, słuchaj uważnie. Razira lubi karmić kraby błotne na ulicach. Możesz pomóc Razirze. Jeśli znów przyjdziesz porozmawiać z Razirą, upewnij się, że nikt nie podsłuchuje. I co, to już wszystko? To było wszystko, co mi chciałeś powiedzieć? Powinienem cię za to zajebać, nie? Za dwie dychy. Dawaj moje dwie dychy, kurwa. Ale w sumie możemy się go popytać o inne rzeczy. Jak ci się tutaj żyje? Lepiej niż w większości niewolników. Co myślisz o tym miejscu? Razira zastanawia się, co oznacza Sadrid Kegran. Kegran, Kegram, gram, literka? To jest jakiś debil. Jak udało ci się zachować język? Stary Sanat zapomniał uciszyć Razirę. Razira mu nie przypomniał. Chyba powinien był, bo widzę, że jesteś kurwa głupi. Czyim niewolnikiem jesteś? Razira był kiedyś niewolnikiem Sanata. Okropne były to czasy. Razira nie powinien przeżyć długo, ale Razira miał szczęście. Marisa polubiła Razirę z jakiegoś powodu i Razira służy Marisie już od 50 długich lat. Może można go sprzedać? Czy słyszałeś o smokach? Smoki to bajki dla kiciusiów. Ale one istnieją, są bardzo niebezpieczne. Jeśli smoki istnieją, naprawdę nie są niczym więcej jak przerośniętymi jaszczurkami. Jak wiele jaszczurki mogą być niebezpieczne, wy bezogonowi boicie się własnego cienia. Co możesz mi powiedzieć o Talmorze? Razira nie wie nic o Talmorze. Talmor to już daleka przeszłość Raziry. Co słyszałeś? Czy słyszałeś coś o rebelii gromowładnych? Tak, Razira słyszał. Głupi Nordowie lubią sięgać po broń przy każdej okazji. Razira życzy głupim Nordom jak najgorzej. To przez nich Razira znalazł się tutaj. Jak będę miał okazję, to cię sprzedam. A my zobaczymy się w następnym odcinku. Co nas czeka w następnym odcinku? Jakie przygody? Hitina i Flina. Na razie sobie, albo w sumie mogę to chyba zostawić. I parę zadanek żeśmy sobie wmontowali. Dokąd nas to wszystko zaprowadzi? Tu jeszcze są, proszę bardzo. Bardzo ciekawie się zapowiada. Niespodziewanie, ale ciekawie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam do kulturalnej dyskusji w dobrowym towarzystwie, w komentarzach i na Discordzie. I do zobaczenia już wkrótce. Na razie.